Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się takim oto draniem. Także jak jesteś zainteresowany, zapraszam na film. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym z Wami poruszyć temat tej oto bestii. Pewnie większość z Was wie, co to jest, a może Ty po raz pierwszy szukasz informacji na temat Ecodrilla właśnie, bo to trzymam właśnie w ręce. Kilka słów wstępu na początek. Jeżeli ktoś z Was subskrybuje mój kanał, to być może pamięta taki film, który powstał na prawie samym początku tego istnienia tego kanału, kiedy montowałem w tym właśnie urządzeniu ten oto port do odsysania. Także jakby co to odnoszę do tego filmu, pewnie jest mała przeskok pomiędzy tym, co działo się wtedy, a co dzisiaj. No ale wracając do samego Ecodrilla. Co to jest, po co to jest i dlaczego to jest? Ostatnio miałem film o szablonach i jest to swego rodzaju szablon. Jest to szablon, przystawka, jig, jakkolwiek to zwał, do wiercenia pod zawiasy puszkowe. Jest to urządzenie, które, jeżeli możemy to nazwać urządzeniem, narzędzie, które jest wyposażone w trzy frezy. Jest to główny frez, który ma średnicę 35 mm oraz dwa frezy po 8 mm z takim dość ostrym, ostrymi końcami, tak? I tutaj w momencie, kiedy wiercimy, wyskakuje nam frez. Więc po co to jest? Tak jak już mówiłem, jest to pod zawiasy puszkowe. Czemu Ecodrill? Ja przypuszczam, że nie ma to nic związanego z ekologią, a z ekonomicznością tego rozwiązania. Jeżeli śledzicie firmę Blum albo znacie ich ofertę, w ich ofercie znajduje się coś takiego na przykład jak mini press, albo jeszcze bardziej tam skomplikowane chyba urządzenie, już nie pamiętam jak ono się tam nazywało, które są zdecydowanie bardziej skomplikowane aniżeli to urządzenie. Generalnie należy powiedzieć jedną istotną rzecz na temat tego urządzenia. Ono przychodzi bez tego portu, tak? Także jeżeli kiedykolwiek kupicie, to nie zdziwcie się, że wasz Ecodrill nie posiada portu do odsysania, bo tak to jest fabrycznie. Ten otwór został wykonany przeze mnie zaraz po zakupie. Tu te ścianki mają dość solidną grubość, bo jak zobaczycie sobie, to jest tego dość sporo. Więc tak, jak z tego korzystać? Po pierwsze, jest to bardzo zmyślne i bardzo fajnie przemyślane urządzenie. Zaczynając od tego, że tutaj w łapkach mamy schowane bity, ponieważ te frezy, które tutaj są, napędzane są torksem numer 40. Także nie zaokładamy żadnego wiertła, tylko zasprzęglamy się pomiędzy naszą wiertarką a tym urządzeniem przy pomocy torksa 40. I tu z każdej strony, w jednej i w drugiej łapce, taki torksik się znajduje, tu nie mogę tego trafić, o. Więc w razie czego zawsze dobrze chować po skończonej robocie tutaj nasze torksy, żeby przy następnej robocie o nich nie zapomnieć. Druga sprawa to jest blokada samego tego na wierconym materiale. Tutaj jak widać są te łapki i mamy pokrętła. Wydaje mi się, że ja to miałem fabrycznie ustawione i ja tego nigdy nie ruszałem. Ale w razie czego można zawsze odkręcić tutaj pokrętło, ustawić sobie wysokość docisku i jeżeli chcemy to zablokować na naszym materiale, o, przestawiłem, bo wchodziło dobrze, o, tak, czyli wsuwamy w materiał, zakładamy dwie łapki i de facto już jesteśmy mocno zesprzęgleni z naszym materiałem, także mamy dwie łapki, wsuwamy po materiale, dwie łapy na bok i trzyma się to bardzo solidnie. To jest generalnie na takim małym mimośrodzie zrobione, więc dlatego stąd ten efekt trzymania. Dodatkowa rzecz, która jest tutaj bardzo fajnie przemyślana, jak już zasprzęglimy, mamy tak, dwa wiertła i trzecie główne. To główne oczywiście jest do samego zawiasu, czyli tej głównej puszki, a tutaj tak, w zależności od tego, czy używamy na wkręty, czy używamy pod rozwiązanie, które się nazywa Expando, albo korzystamy z pełnej głębokości wierteł 8 mm, albo tylko ze znaczeniem pod wkrętem.
wkręty do drewna. To urządzenie nie ma możliwości wywiercenia 5-milimetrowego otworu pod eurowkręty, natomiast same zawiasy puszkowe również nie mają raczej możliwości zamontowania ich na eurowkręty 6-milimetrowe, które tam trzpień prowadzący mają 5-milimetrowy. Ale patrzcie, tutaj jeszcze takie smaczne rozwiązanie. Tutaj mamy takie dodatkowe ograniczniki głębokości, które w momencie, kiedy ich nie używamy, mamy miejsce na to, żeby je sobie tutaj schować, tak? Więc w momencie, kiedy używamy 8-milimetrowych, przekładamy sobie te ograniczniki na śrubki, a w momencie, kiedy korzystamy z nich, przekładamy je sobie tutaj i sprawa załatwiona. Kolejnym bardzo ważnym ustawieniem, które znajduje się tutaj w EcoDrillu, są te tutaj odbojniki. Je się ustawia w sposób bardzo prosty. Odkręcamy tutaj śrubę blokującą i przestawiamy. Ten odbojnik wyskalowany jest w skali od 2 do 8 mm. I o co w tym chodzi? To 2 do 8 mm jest to odległość otworu pod zawias puszkowy od krawędzi naszego frontu. I teraz należy się pochylić, co to tak na dobrą sprawę oznacza. I należałoby wejść w katalog i przemyśleć sprawę, o co chodzi z tymi 2 do 8 mm. No więc tak, musimy sobie przeanalizować katalog, ewentualnie rysunki techniczne. Tutaj właśnie pojawia się ta odległość, czyli 3 do 7 mm, jeżeli tutaj sobie możecie zobaczyć. Jest to grubość krawędzi, czyli od brzegu naszego frontu do krawędzi otworu pod zawias puszkowy. Dla tego zawiasu akurat jest to standardowe 110 stopni. Ścianka powinna być od 3 do 7 mm. No i teraz musimy się zastanowić, bo mamy tutaj jeszcze nałożenie frontu F, tak, czyli to jest odległość, która nas interesuje, czyli jaka będzie tutaj szczelina. Tutaj mamy nałożenie frontu, czyli FA, czyli jest to ta odległość, która występuje od wewnętrznej krawędzi korpusu do końca naszego frontu, czyli F to jest szczelina, która powstaje, a FA to odległość, która frontu od krawędzi korpusu wewnętrznej do zewnętrznej krawędzi naszego frontu. I teraz patrząc po tabelce, tutaj mamy jeszcze MD, czyli to jest dystans prowadnika. Prowadniki standardowe są 0 mm, natomiast jeszcze występują prowadniki 3, 6 i 9 mm, no ale to już jest kwestia też grubości frontu i innych tam skomplikowanych rzeczy. I teraz tak, jeżeli nasze nałożenie frontu, czyli FA, jeżeli założymy, że szczelina, która powstaje, ma być 2 mm, to znaczy, że szukamy 16 mm. Więc teraz tak, nałożenie frontu FA to 16 mm, odległość prowadnika 0 i tutaj w tabelce pojawia się 5. Jeżeli tego nie widać, to musicie mi zaufać, że tu jest 5 mm, więc wtedy na naszym EcoDrillu musimy ustawić 5 mm. Więc jeżeli chodzi o te śruby regulacyjne pod spodem, to musimy się zawsze odnosić do naszych tabelek w katalogu bądź w PDF-ach, które możecie znaleźć na stronie producenta. Jak pozycjonować w ogóle EcoDrilla podwiercenie? I tutaj mamy taką szczelinę na środku, która właśnie wyznacza nam dokładnie środek naszego głównego freza i na tą kreskę powinniśmy się pozycjonować. Niektórzy mówią, żeby się pozycjonować od krawędzi EcoDrilla. No i tutaj powiedziałbym, że niekoniecznie musi się to udać, bo jak niejednokrotnie sprawdzałem i wierciłem, a taką najczęściej odległość wywieram, czyli 10 cm od krawędzi mojego korpusu, od krawędzi frontu, 10 mm, to najczęściej nie pokrywa się ta odległość. Ale sprawdźmy, jak to jest w praktyce. Czyli tak, wyznaczmy sobie te nasze 10 cm od krawędzi, czyli wiercimy 10 cm, 10 cm, 100 mm równiutkie. Ja biorę mój super kątownik. Sorry, że wam tak zostawiam was z kamerą, a sam gdzieś się kręcę, ale myślę, że szkoda czasu,
I teraz tak, ja sobie tutaj wyznaczam właśnie te moje 10 cm. Tam gdzieś w jakimś szorcie też możecie znaleźć, jak ja to wiercę. I teraz tak, wkładając właśnie i pozycjonując na środek tej właśnie szczeliny, no i to, co mówiłem i wspominałem, przynajmniej ta krawędź tutaj wystaje. Można byłoby to pewnie zmierzyć, albo sobie wziąć i pilnikiem podpiłować, tak żeby tu było dokładnie 10 cm, które tutaj wyznaczamy, ale akurat tego nie zrobiłem. To samo jest z drugą strony, więc no, opierając się o te brzegi, nie jest to 10 cm, tylko 10 cm i milimetr albo 2. Także ta wartość nie działa. Teraz chciałbym zrobić jedną rzecz. Mianowicie, odnosiłem się już do mojego filmu, który był na początku prowadzenia mojego kanału, bo wtedy kupiłem EcoDrilla, nagrałem film i wrzuciłem go, żeby podzielić się radośnie z całą społecznością YouTube'ową, jak to EcoDrilla można usprawnić i wstawić taki właśnie port odsysania. No i nie jeden komentarz usłyszałem, że głupi jestem i nie rosnę, ponieważ zawywierciłem sobie otwór nie z tej strony, co trzeba i że powinien być on tutaj. I co ja dzisiaj zrobię? Wywiercę ten otwór z drugiej strony jeszcze jeden. Od mojego ulubionego, z mojego ulubionego sklepu z wydrukami zamówiłem sobie taką zaślepkę. Została wykonana dla mnie taka zaślepka w koszcie samego portu. I ja sobie ten otwór zaślepię. I wywiercę sobie drugi i będę testował i sprawdzał, czy EcoDrill rzeczywiście mniej się zapycha w momencie, kiedy ten port odsysania będzie z drugiej strony. Więc tego zaślepiam, a z drugiej strony wiercę drugi otwór i będzie można to sprawdzić, jak to tak na dobrą sprawę wygląda. Wracając do samego zapychania się, jeżeli chodzi o wiercenie w płycie wiórowej, to przyznam szczerze, że nie ma to większego znaczenia, bo tam się nie ma czym za bardzo zapychać. Jeżeli chodzi o wiercenie w MDF-ie, być może będzie różnica. A dlaczego może być różnica? Mamy tutaj frez, który zabiera w tą stronę. Więc pytanie jest takie, czy w momencie, kiedy będziemy mieli ten port z tej strony, ten ruch wyrzucający urobek nie będzie bardziej go kierował w kierunku odsysania portu. Tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że jeżeli chodzi o MDF, to się tutaj zapycha, ale przypuszczam, że z tej strony jak będę miał i będzie to dla MDF-u będę wiercił, to i tak nie będzie to miało większego znaczenia. No ale dobra, wróćmy do tego wiercenia, czyli robimy otwór z tej strony po raz kolejny. Ja do tego celu użyję, jak poprzednim razem, tej samej koronki, dzisiaj już jest trochę bardziej styrana. To jest koronka 35 mm i taki otwór tutaj będę wiercił. Myślę, że wywiercę go w ten sam sposób, czyli po prostu wyznaczę sobie otwór mniej więcej na środku tej przestrzeni tutaj. Trzeba uważać, wiercąc do środka, ponieważ na kolizyjnej jest obudowa naszego 8 mm frezu i tutaj lekko go skaleczyłem, wiercąc poprzednim razem. Teraz sobie jeszcze to zapunktuję. Założę koronkę i mogę się wziąć za wiercenie. Otwór wywiercony. Jak widzieliście, idzie to dość łatwo, bo to urządzenie jest wykonane z aluminium. Ta obudowa, jest tego aluminium sporo. Ale mimo wszystko idzie to w miarę łatwo i gładko. Tu trochę farby sobie pozdzierałem. Z drugiej strony wykonałem to chyba lepiej. To lekko pilnikiem podpracujemy. Dobra, to ja teraz zamontuję zaślepkę w porcie, który był wcześniej wywiercony, teoretycznie nie w tym miejscu, co trzeba. Natomiast w tym prawidłowym miejscu zainstaluję sobie o taki port. Będzie teraz pod kolor Bluma. No i teraz jest tak piękniusio, pomarańczowo.
Teraz jeszcze możemy sprawdzić, co się tak na dobrą sprawę wydarzy, jak będziemy wiercić w MDF-ie, używając portu właśnie z tej strony. Potem możemy sprawdzić i też drugą stronę, czy jest jakaś różnica. W każdym razie ja zakładam Lambita do wiertarki, włączam odsys, będzie trochę głośniej i wiercę otwór pod puchę w MDF-ie. No dobra, w międzyczasie okazało się, że mój worek w odkurzaczu jest po prostu pełny. Założymy świeży worek i spróbujemy wykonać otwór jeszcze raz, bo na chwilę obecną po prostu odkurzacz już nie chciał ciągnąć. A że mam w wersji bieda, czyli w wersji L, to nie mam czujnika, który powie mi, że sorry Winnetu, ale niestety twój odkurzacz jest pełny. Także powtórzmy test jeszcze raz. Tutaj jeszcze dla samego przykładu, jak to działa, zdejmę te ograniczniki, które tu występują i pokażę Wam jeszcze, jak wygląda otwór, otwory z tymi 8 mm frezami. Podsumowując samą naprawę mojego EcoDrilla z przesunięciem portu na lewą stronę, teraz mam prawie że lornetkę. No, jeżeli wiercimy nie bardzo szybko i energicznie, no ten port, można powiedzieć, jest w stanie odbierać ten urobek. No ale jak widzieliście w tym kolejnym wierceniu, jak przyłożyłem tak z całej pary, no to okazało się, że no niestety, ale i wtedy urobek gdzieś tam w środku zostaje. Dla trocin nie ma to kompletnie znaczenia. Tutaj jeszcze możecie właśnie zobaczyć różnicę pomiędzy otworem właśnie z zablokowanymi tymi wiertłami 8 mm, więc mamy zrobione tylko otworki pod wkręty, a tutaj mamy te 8 mm, gdybyśmy chcieli stosować insertę albo expando, nie wiem, któreś z tych, ale to któreś z tych dwóch rozwiązań firmy Blum. Ostatnich kilka słów, jeżeli chodzi o EcoDrilla firmy Blum. Tutaj w instrukcji, którą dostajecie do samego EcoDrilla, oczywiście profesjonaliści nie czytają instrukcji, no bo po co, bo oni są mądrzejsi. Tu w tej instrukcji możecie znaleźć wszystkie elementy, jakie są niezbędne do tego, żeby w tym wymienić. Jak widać, do wymiany praktycznie jest każdy element, oprócz samej obudowy. Minusem, który jest tutaj i do którego ja jeszcze nie dotarłem, jest to, że tutaj mamy dwa metalowe elementy, które o siebie ocierają. Jest tutaj nakrętka ograniczająca i ona trze o taką podkładkę metalową. Niektórzy podobno stosują tutaj jakieś smary miedziane czy inne jakieś smarowidła właśnie, żeby ograniczyć to tarcie. Na tyle, ile ja z tego korzystałem, nie zauważyłem jakiejś ogromnej tutaj zużycia, aczkolwiek też możecie zobaczyć, pewnie to powinno być widać, że w tym miejscu jest trochę takich opiłków metalu i to właśnie jest ze ścierających się tych nakrętek, ewentualnie z samych tych śrub torksowych. Podsumowując dzisiejszy film, kilka informacji dostarczyłem Wam na temat tego, co i jak używać EcoDrilla. Jak już dotarliście do tego punktu, to jedyne, co mogę Wam, o co mogę Was poprosić, to rozważenie zostawienia subskrypcji, bo pewnie podobne treści będą się pojawiać na tym kanale. Nie tylko rzeczy meblowe pojawiają się u mnie, bo też trochę rzeczy takich trochę ogrodowych z dookoła domu, które się pojawiają u mnie też od czasu do czasu, nagram i wrzucę na kanał. Także mam nadzieję, że dzisiaj Wam się bardzo podobało. Zostawcie komentarz, podzielcie się komentarzem. Chętnie podyskutuję na temat EcoDrilla i innych rozwiązań do wiercenia zawiasów, bo oczywiście tych rozwiązań jest wiele. Jeden z nich to również oczywiście RC System, który znajdziecie wiele filmów u mnie.
na kanale na temat tego, bądź można po prostu pod zawiasy wiercić z ręki i to oczywiście też jest metoda możliwa i również można nią osiągnąć założony cel, czyli założenie po prostu zawiasu puszkowego. Ja na dzisiaj już dziękuję, zapraszam Was do kolejnego filmu. Do usłyszenia, cześć!